Dzień dobry, Stefan Czerniecki, program Za Siódmą Górą. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mili moi, raz na jakiś czas otrzymuję maile w redakcji albo na występach. Ktoś mnie zapyta, panie Stefanie, jak to jest? Z jednej strony pan dużo jeździ, a z drugiej podobno jest pan mało zamożnym człowiekiem. No właśnie, wówczas z reguły mówię, proszę Państwa, opatrzność, bo taka jest prawda. Ale jeśli chodzi o te moje wyjazdy, te nisko budżetowe, to wcale nie jestem w tym najlepszy. I dzisiaj w programie właśnie o ludziach, którzy jeżdżą za naprawdę małe pieniądze i są w tym naprawdę, naprawdę świetni. Dzisiaj w studio witam gościa Wojciech Budyński. Witam cię serdecznie, Wojtku. Człowiek, który, proszę Państwa, potrafi za naprawdę kilka eurocentów przejechać pół Europy, pół świata. I o tym dzisiaj w naszym studio będziemy mówić. Wojtku, witam cię serdecznie raz jeszcze. Powiedz naszym gościom, naszym widzom, w jaki sposób można pojechać na przykład na Kanary za... Ile mówiliśmy przed studiem? Dwa eurocenty, ale od razu zaznaczę, że ja też nie jestem w tym najlepszy. Są lepsi, tak? Są lepsi. Są jeszcze lepsi. No właśnie, bo masz takie rekordy na swoim koncie. Mówiliśmy przed studio Kanary, 2 eurocenty, Indie za... Ile tam mówiliśmy? 1000 złotych? 600 złotych za bilety. 600 złotych, 1000 złotych w sumie wyjazd. Maroko, 500 złotych. Można. Jak najbardziej można. Jeśli chodzi o to, te Kanary za 2 eurocenty, to niestety te czasy już minęły. To było kilka lat temu, kiedy te tanie linie naprawdę walczyły o rynek i podbijały Europę. Teraz to już nie jest możliwe. Ostatni raz, jak mi się udało faktycznie prawie za darmo polecieć, to do Sztokholmu za 2 złote, czyli po złotówce. Też całkiem takie pieniądze. To było 4 lata temu. Obecnie już jest troszkę trudniej, co nie znaczy, że nie da się tak. Dobrze, ale w tym roku byłeś na przykład na dalekiej północy w poszukiwaniu zorzy polarnej. Naszym widzom się wydaje, podejrzewam również mi, to jest wyjazd, który po prostu pociąga całe 1000 złotych, bo to trzeba jechać daleko, na północ, bogata Szwecja, droga benzyna, no odległości, zimno, trzeba mieć dużo rzeczy na sobie, to są kolejne koszty za ubrania. Ty zrobiłeś tą torze za 450 zł. Tak jest, faktycznie czasem trzeba się spocić, bo te rzeczy właśnie ciepłe trzeba mieć po prostu na sobie, a nie w bagażu, którego nie ma, bo trzeba polecieć z bagażem podręcznym. Ale jak najbardziej bilety do Szwecji czy do w ogóle Skandynawii są bardzo tanie, ale nie za koło polarne, tylko do Sztokholmu albo do Oslo. Potem trzeba jeszcze się dostać tak daleko na północ, żeby tą zorzę zobaczyć. W jaki sposób? No jest właśnie najlepiej samochodem, dlatego że faktycznie... A nie swoim? Nie swoim, wynajętym, ale faktycznie transport w Szwecji czy w ogóle w Skandynawii jest bardzo drogi, zwłaszcza lotniczy, więc żeby kupić sobie bilet za koło polarne, trzeba faktycznie poświęcić co najmniej 1000 zł. W obie strony, ale da się tam pojechać również samochodem. Można oczywiście wyruszyć z Polski i płynąć promem, ale dużo szybciej, prościej i w sumie taniej można dolecieć do Sztokholmu, albo do Oslo, albo do Helsinek samolotem tanich linii, Ryanair czy Wizzair, czy już nie będę reklamował kolejnych tanich linii lotniczych, natomiast tam można wynająć w miarę tanio samochód. I oczywiście licząc się z wyższymi kosztami paliwa w Skandynawii, ale one są relatywnie w miarę tanie, to znaczy w miarę małe te różnice w cenie paliwa, można się przejechać te 1200 km ze Sztokholmu za koło. Taki wyjazd trwa 4 dni. Z czego 2 dni to jest sama jazda. 2 dni na jazdę, widzisz zorzę i teraz tak, mówisz, że płacisz za bilety lotnicze, za samochód. I za paliwo. I za paliwo. Jedzenie z Polski. Jedzenie z Polski. Ubranie z Polski, wszystko namioty z Polski. Namioty z Polski. Właśnie, jak śpicie? Śpimy z reguły w śniegu, w namiotach. No dlatego, właśnie. Że to jest najgorsze. Ile było stopni w roku? Minus 32. Rekordowo. Dało radę? Dało radę jak najbardziej. Trzeba się przygotować sprzętowo, wziąć dobry śpiwór. Co najmniej 800 puchu. Natomiast spokojnie jest tam suche powietrze. Mimo tego mrozu się tego mrozu aż tak bardzo nie odczuwa. I po prostu trzeba się przygotować sprzętowo odpowiednio, żeby nie zmarznąć. Zmieniamy klimat, było zimno, będzie ciepło. Drogi Wojtku, wziąłeś mojego ojca swego czasu na wyprawę do Ziemi Świętej. Mówił mi Stefan, wydałem 600 zł na loty, na jedzenie, na przejazdy, na benzynę, na wstępy, na nocowania. No strasznie przepłacił, dlatego że się nie przygotował i nie wziął jedzenia z Polski. Jedzenie w Izraelu jest bardzo drogie, więc podejrzewam, że te 150 zł czyli za 450 by dał radę cały ten wyjazd. Za 450 dałby radę, no oczywiście plus koszt jedzenia z Polski. Tak, no, sam wyjazd. No powiedzmy, że 500 są z powiedzmy, że 500 zł spokojnie. Na cały wyjazd, żeby było jasność. Z lotami, ze wszystkimi opłatami lotniskowymi. Łącznie tak? Nawet z ubezpieczeniem. To jest niesamowite. No jest to niesamowite, jeśli
nie wie się właśnie o... No właśnie, bo biuro podróży pielgrzymkowe, wyjazd do Ziemi Świętej na tydzień, dwa tygodnie, 5 000 murowane, nie wyjęte. Po pierwsze, biura podróży muszą na czymś zarabiać. Oczywiście. Taka jest rzeczywistość. A po drugie, jakby to jest naturalne, dlatego że jest tam mnóstwo osób, które tym się zajmują i z tego żyją. Natomiast po drugie, biura podróży, ponieważ robią taką turystykę masową i często robią te wyjazdy, nie potrafią, nie mogą na przykład bazować na promocjach lotniczych, czyli na rzeczach, które zdarzają się raz na jakiś czas. I te bilety trzeba polować. Bardzo często, jeśli tanio latamy, jeśli tanio jeździmy, to nie możemy się za bardzo przywiązywać do jednego kierunku, albo do jednego lotniska, albo wylatujemy z różnych lotnisk. Bardzo często na przykład do Ziemi Świętej da się dolecieć super tanio, ale nie z Warszawy, tylko z Katowic, albo z Krakowa, albo z jeszcze innego. Albo do Eilatu, albo do Tel Awiwu. Nie ma innych lotnisk w Izraelu, gdzie da się wylądować z Europy. Więc tak, no to jest albo dalekie południe Izraela, albo Tel Awiw. Dobrze. Kolejny kierunek, tu miałem okazję z tobą to przewędrować. Armenia, Gruzja, Azerbejdżan. Byliśmy tam przez 2 tygodnie, wydaliśmy około 600 chyba złotych. Wtedy jeździliśmy autostop. Właśnie, autostop. Tak dalej, no ale jakby chciałbym, żebyś naszym widzom zaznaczył, że to nie są wyjazdy, gdzie jest all inclusive, gdzie nie są hotele 3-4 gwiazdkowe, tylko śpimy właśnie albo w namiotach, albo na dziko. No, spać w Gruzji w środku lata to jest czysta przyjemność. No podejrzewam, że lepiej jest spać w namiocie niż w hotelu, który często tam bywa pozbawiony klimatyzacji, a czasami również okien. Więc... Miałeś jakieś nieprzyjemności, jeśli chodzi o transport, komunikację na autostop? Nie, nigdy nie miałem żadnych przygód. Czyli bezpiecznie, w porządku? Raz miałem jedną taką przygodę, ale o dziwo we Francji, kiedy wziął mnie tirem kierowca, który w międzyczasie, tam po drugiej czy trzeciej godzinie, jak zaczęło mu się nudzić i nie chciał ze mną gadać, to spytał się, jaki film oglądamy. Powiedziałem, że mi jest wszystko jedno. On wyciągnął jakąś tam płytę, włożył sobie do laptopa i zaczął oglądać film. I tylko raz na jakiś czas korygował kierownicą, czy dobrze jedzie. Ja wtedy patrzyłem się głównie niestety przed siebie na drogę, a nie na film. Ale dojechaliście do całego, czyli on był pewny swoich umiejętności. Wojtku, wiem, że jesteś fanem Maroka jako państwa, jako właśnie kierunku i również tam chyba z tego co wiem można za małe pieniądze dolecieć, utrzymać się i spędzić fajne wakacje. Myślę, że jest to najbliższy i najłatwiej osiągalny taki naprawdę egzotyczny kierunek. Izrael, Ziemia Święta, jest takim krajem, oczywiście egzotycznym w pewnym sensie jest ta kultura arabska czy kultura żydowska, natomiast no, czuję się tam jednak Europę. Natomiast w Maroku zdecydowanie tej Europy się nie czuję. Jest tam pewien taki pociągający Europejczyka chaos, nieporządek. Swądzik. Inne klimaty na pewno niż które znamy. A naprawdę da się tam dolecieć za około 200 zł. Co prawda nie ma lotów bezpośrednich. Tak. Z Polski. Bezpośrednio, do Rabatu. To nie do Rabatu akurat nie latałem. Z reguły do Marrakeszu, Agadiru albo do Fezu. Na ile wcześniej muszę kupić bilet, aby taką cenę mieć? Około 2 miesiące. 2 miesiące i to wystarczy. Czyli rozumiem, że jeśli mam rodzinę, chcę pojechać sobie na w maju, w czerwcu, mogę... Z rodziną i z dziećmi do Maroka akurat bym nie polecał. Dobrze, chodzi mi z dziewczyną. Z dziewczyną koniecznie. To powiedzmy, że ona ma urlop właśnie jak wszyscy Polacy, czyli od maja do września. Ciepłe miesiące, wtedy mają wakacje. Od maja do września to w Maroku jest naprawdę mało przyjemnie. Cały czas bije do ogólnej sytuacji na rynku lotniczym. Czy to nie jest tak, że te ceny są tylko i wyłącznie w terminach zimnych, około jesienno? Te ceny z reguły są na wiosnę i jesień. Czyli raczej ten okres wakacyjny wyrzucamy z naszych planów wakacyjnych, jeśli chcemy mieć tani wyjazd. Nie musimy go wyrzucać, natomiast w Maroku naprawdę wtedy bywa bardzo gorąco. W zimie wcale nie bywa tak strasznie znowu ciepło. To znaczy najlepszym okresem na Maroku jest właśnie wiosna i jesień, czyli właśnie wtedy, kiedy są tanie loty. Mamy teraz styczeń, jest za oknem zimna plucha, śnieg gdzieniegdzie, robią się krótkie bardzo dni. Gdzie byś teraz powiedział naszym widzom, macie teraz na koncie 1000 zł odłożone, ktoś chce wyjechać powiedzmy w lutym, w marcu. Jeśli ktoś chce mieć gwarancję słońca i przyjemne 20 parę stopni, to Agadir jest świetnym miejscem. Aczkolwiek nie ma tam kompletnie nic do robienia, poza wygrzewaniem się na plaży. Ale w lutym, w marcu będzie miał W lutym i w marcu będzie cały czas 20
4-4 Czyli kąpielowo-słoneczne. Kąpielowo jak najbardziej, poza tym, że tam morze generalnie jest zimne, dlatego że akurat jest tam zimny prąd kanaryjski. Zresztą podobnie na Wyspach Kanaryjskich wcale nie ma ciepłego morza. Jeśli ktoś chce naprawdę ciepłe morze, to polecam właśnie Izrael i Morze Czerwone, aczkolwiek w zimie też potrafi być 21-20 stopni. Bardzo zimno. Bardzo zimno. Dobrze, Wojtku, dzięki. To taka część była, powiedzmy, taka teoretyczna. Teraz przejdziemy z naszymi widzami do praktyki, bo to chyba naszych widzów najbardziej interesuje. Powiedz mi, ja tym wiem, ale muszę to zapytać, bo wiem, że jaki masz sposoby, jeśli chodzi o oszukiwanie tych różnych kłód, które tanie linie nam tam delikatnie rzucają pod nogi, kiedy mamy właśnie kupić bilet. Na przykład kłoda pod nazwą bagaż podręczny. On jest z reguły bardzo mały, drogi jest bagaż ten do ruku, ten za pieniądze. Jak to można jakoś ładnie ominąć? Czy ja wyjeżdżając w zasadzie nie używam w ogóle bagażu rejestrowanego, dlatego że nauczyłem się już, że nawet właśnie jak się jedzie do Szwecji, to można bardzo dużo na siebie założyć i te rzeczy, które się na siebie nakłada, mają bardzo wiele kieszeni. Swego czasu też, no nie wiem, czy to akurat można reklamować jako sposób, ale bardzo dużo też do siebie można przyczepić. To już jest taka metoda bardziej straganowa, bym powiedział, ale można na przykład przewiązać się czymś. Ja na przykład kiedyś wracając z Anglii, gdzie robiłem doktorat, obwiązałem się książkami i w ten sposób je przewiozłem. Natomiast można również, jadąc w większej grupie, podzielić się kosztami bagażu rejestrowanego, po prostu kupując jeden 32-kilowy bagaż podręczny. Jak to wygląda? Taka walizka? Co to jest? 32-kilowy bagaż polega na tym, że waży 32 kilo, a jak wygląda, to wszystko jedno, dlatego że ważne są wymiary i waga. Można generalnie przewieźć słonia, byleby się zmieścił w wymiarze i ważył 32 kilo. W związku z tym najłatwiej i najlepiej jest wziąć jakąś torbę, która nic nie waży, i która ma odpowiednie gabaryty, żeby można było tam zmieścić różne rzeczy, które różne osoby w grupie chcą przewieźć. I po prostu przewieźć jedną taką torbę na przykład na 10 albo na 15 osób. Jakie są reakcje pań z odprawy, kiedy widzą Wojtka, który niesie taką wielką, taką słynną bazarową torbę, opakowaną w jakąś tam pewnie taśmą, żeby się nie pękła? Więc oficjalna nazwa tego sprzętu turystycznego to jest torba ruska bazarowa wielka. Brzmi jak nazwa jakiegoś motyla na przykład, egzotycznego. Natomiast no, jest to po prostu zwykła taka w kratkę straganowa. Chyba każdy z naszych widzów kojarzy, to chodzi. Więc w Polsce, ponieważ w Polsce ją znają powszechnie, to pytają się, czy w środku są ziemniaki, natomiast czy kapusta. Natomiast na zachodzie czy w Ziemi Świętej generalnie takie artefakty są mniej znane, dlatego wzbudzają pewną ciekawość, zwłaszcza jak na przykład trzeba ją owinąć, dlatego że niestety ten sprzęt turystyczny ma pewne wady, na przykład często się rwie i wtedy trzeba je owinąć na przykład streczem. A żeby owinąć w sposób najbardziej taki łatwy, to trzeba ten strecz rozwinąć na długość całego lotniska i później po prostu tą torbę przewalić przez ten rozwinięty strecz po to, żeby ją zawinąć. No więc ten strecz rozciągnięty na całą długość lotniska czasem potrafi wzbudzić faktycznie różne reakcje. No jest taka sytuacja, tak? To jest kiedyś w Gruzji akurat mi się zdarzyło tak. Rozwinąłem się na całą lotnisku strecz. Rozwinąłem potem... na całą szerokość lotniska strecz, ale akurat w Gruzji sam artefakt turystyczny pod nazwą torba ruska bazarowa wielka nie wzbudza takich reakcji, gdyż jest znany powszechnie. Kolejną rzeczą, na której możemy oszczędzić nasze pieniądze, jeśli chodzi o wyjazdy, jest forma wypożyczenia samochodów na miejscu, prawda? Nie bierzemy autobusów lokalnych, właśnie głównie Szwecji, gdzie jest drogo, czy pociągu, tylko jeździmy samochodami, które bierzemy z jakiejś agencji, tak? Więc jeśli, Stefanie, chciałbyś pojechać właśnie z tą dziewczyną do Maroka i wynająć samochód, to niestety rozkłada się to na dwie osoby, a jako, że jest to wyjazd prawdopodobnie, który ty je fundujesz, to... romantyczny, to płacisz za ten samochód sam. Natomiast jeśli jedziesz z ekipą 5 osób, znaczy w której ty też jesteś, albo na przykład jedziesz z ekipą 9 osób, w której ty jesteś kierowcą, to już ten samochód rozkłada się na osób 5 albo 9, czyli na osobę wychodzi dużo mniej, a koszty paliwa są te same. Oczywiście tam samochód bardziej obciążony pali trochę więcej, ale to można pominąć. W każdym razie jeżdżenie w grupie, jeśli jest to grupa znajomych albo rodzina, naprawdę na osobę wychodzi dużo taniej, niż gdyby się jechało same. Proszę Państwa, no
Tyle historii na dzisiaj, jeśli chodzi o możliwe tanie połączenie, jeśli chodzi o możliwe jakieś tam właśnie takie niuanse, kupowanie toreb ruskich bazarowych, w których można te nasze artefakty schować, jeśli chodzi o rezerwację samochodów. Naprawdę nasz dzisiejszy gość, Wojciech, jest tego przykładem, że za 1000 zł, to w ogóle chyba przesadziłem, za 600 zł naprawdę można wspaniale spędzić urlop na 5 dni, na tydzień w dalekich państwach, typu właśnie Maroko, Ziemia Święta. To nie jest tak, że tylko wyłącznie bogaty może współcześnie jeździć, również ci troszeczkę biedniejsi jak najbardziej. I do tego państwa dzisiaj z tego miejsca serdecznie, serdecznie namawiamy. Wojtku, dziękuję za tą dzisiejszą wizytę, a to życzę kolejnych wspaniałych, ekonomicznych, tanich wyjazdów. Dzięki. Dzięki wielkie. A państwu również dziękuję i zapraszam na kolejną odsłonę programu Za Siódmą Górą, która już za tydzień o stałej porze. Do widzenia. Emazyń, Iowa Kala, Emazyń, Iowa Kala, Emazyń, Iowa Kala.